Cześć, witajcie. Jestem Patryk Lasek i zapraszam Was do testu praktycznego w renderowaniu trzech procesorów, czyli 8700K, 6700K oraz i5-8600K, wszystkie podkręcone. Na ile to zobaczycie w filmie dokładnie i to wszystko będzie w oparciu programu Move Studio 14. Jest to całkiem niedrogi programik, kosztuje 100 parę złotych, niedrogi w porównaniu do Adobe Premiere Pro czy też Sony Vegas Pro. Tamte pewnie, jak się orientuje, część z Was kosztują sporo więcej, 500-600 zł, w zależności za jaką wersję. Także zobaczycie sobie różnicę w przypadku renderowania filmu tam przykładowego o określonej długości. Także to było tyle słowem wstępu. Na początek widzicie platformę testową 6700K, podkręcone 4,8 giga przy napięciu 1,3,8, pamięci taktowane 3600 MHz. To jest, jak widzicie, film, który będzie renderowany. No i startujemy. Tutaj program pokazuje szacowany pozostały czas, czyli około 6 minut w tym przypadku. Ten czas szacowany się zmienia co chwilę. Zobaczymy ostatecznie, ile on wyniesie. A więc, jak widzieliście, czas wyrenderowania tego filmu na 4 rdzeniach i 8 wątkach Intela 6700K podkręconym do 4,8 giga zajął równe 9 minut. A więc, moi drodzy, teraz procesor 8600K podkręcony do 5 GHz na każdym z rdzeni, tak jak widzicie. Z racji zmiany procesora na 8 generację, oczywiście związane było to ze zmianą także płyty głównej. Warunki testowe te same, a więc ta sama wersja programu do obróbki graficznej. Ten sam film będzie renderowany w tej samej jakości, czyli 4K. No i zobaczymy, jak ten procesor sobie poradzi, ile ten rendering będzie trwał. A więc startujemy. Więc, moi drodzy, rendering dobiega końca, czas nieco ponad 8 minut. dokładnie. A więc prawie minutę szybciej niż w przypadku renderowania na 6700K. Mamy tutaj nieznaczne przyspieszenie. No i pozostało jeszcze sprawdzić, jak wypadnie podkręcone 8700K, również do wartości 5 GHz. Na każdym rdzeniu. Tutaj akurat temperatury nie są aż tak bardzo istotne, ponieważ procesor jest oskalpowany, dlatego też jego temperatury będą wyjątkowo niskie, także od razu Wam to mówię, żebyście się nie zdziwili. No i zaczynamy. Rendering dobiega końca i, jak widzicie, czas niecałe 6 minut, czyli znacznie szybciej niż reszta procesorów. 5 minut 50 sekund dokładnie. Moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania. Widzieliście całą trójkę procesorów przed chwilką w akcji. No i w takiej krótkiej tabelce podsumowującej najważniejsze wartości czy też parametry wynikające z tego testu, no to widzicie, że i7-8700K wygrał dość znacząco z resztą procesorów. Co tutaj warto jeszcze zaznaczyć, to że między i5-8600K a i7-6700K nie ma zbyt dużej różnicy realnej w renderowaniu filmu za pomocą właśnie procesora. Oczywiście i5-8600 poszedł trochę wyżej o 200 MHz stabilnie pod obciążeniem. Stąd też o jakieś, myślę, 10, 15, 20 sekund to zwiększyło jego realną wydajność. Natomiast nie jest ona jakaś strasznie wielka. Także to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach. Jak się podobało, tradycyjnie proszę łapkę w górę. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!